Kochani w Chrystusie Panu, słyszymy dzisiaj piękne słowa i co roku właściwie w Adwencie. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Było o tym w pierwszym czytaniu w księdze Izajasza jako zapowiedź, że przyjdzie ktoś, kto przygotuje na przyjście Zbawiciela. I wtedy trzeba będzie wyprostować drogi, ścieżki, przygotować gościniec dla tego, który przyjdzie, dla Mesjasza, dla Zbawiciela. I wiemy, że święty Jan Chrzciciel był tym zapowiadanym wysłańcem, heroldem, który miał przygotować drogę Panu, miał go ogłosić, że oto nadszedł. I o co chodzi tak naprawdę w tym zdaniu? Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Nie możemy tylko myśleć o jakimś zewnętrznym przygotowaniu, ale chodzi nade wszystko o odnowę duchową. I jak to czynił święty Jan Chrzciciel, że przygotowywał na to przyjście Jezusa, jak starał się odnawiać duchowo tych, którzy chcieli? Otóż przychodzili do Niego nad rzekę Jordan, a On chrzcił ich, zanurzał w rzece, a oni wyznawali swoje grzechy. Czyli to był taki chrzest nawrócenia. Ale nie tylko wyznanie grzechów, nie tylko ten chrzest nawrócenia przygotowywał na przyjście Mesjasza. Jan poprzez swój przykład i przez słowa pokazywał, że po tym wyznaniu grzechów trzeba jeszcze coś robić. On poszedł na pustynię i żył bardzo ascetycznie. Wyrzekał się wielu dóbr doczesnych, wyrzekał się wielu spraw, żeby mieć serce gotowe na przyjęcie Boga. I myślę, że dla nas to jest taka bardzo ważna wskazówka, że my w Adwencie mamy przygotować serca na Boże Narodzenie. To jest ta droga, to jest ta ścieżka, po której chce przyjść Jezus. Bo jest zagrożenie, żeby zająć się tylko zewnętrznymi przygotowaniami, a zapomnieć o tym, co najważniejsze. I dzisiaj święty Jan Chrzciciel pokazuje nam priorytety. Co jest najważniejsze? Masz przygotować drogę dla Pana. Masz wyprostować ścieżki dla Niego. I jak to konkretnie zrobić? No zobaczmy, jeśli Jan Chrzciciel zanurzał ludzi w rzece Jordanie i oni wyznawali grzechy, to pierwszą duchową sprawą w przygotowaniu serca jest zanurzenie się już nie w Jordanie, ale zanurzenie się w rzece miłosierdzia, czyli w spowiedzi. Bo gdzie jest obmycie naszych grzechów? Gdzie płynie rzeka, już nie Jordan, ale rzeka miłosierdzia? W konfesjonale. I pierwszy krok, żeby odnowić się duchowo, żeby nie za bardzo się zaaferować tymi wszystkimi sprawami zewnętrznymi, jest przygotować się do spowiedzi i dobrze się wyspowiadać. I taka rada, bo widzę, że jakby zapominamy, z czego się spowiadać. My mamy się spowiadać z myśli. Rzadko jest tak, że z myśli się spowiadamy. Myśli są grzeszne. Grzeszymy myślami. Ze słów to już częściej.
Z uczynków to już część, ale z zaniedbań prawie nikt się nie spowiada. Żeby dobrze obmyć się w rzece miłosierdzia, w spowiedzi świętej, trzeba się wyspowiadać z myśli, słów, uczynków i zaniedbań. I czasami warto sobie zrobić właśnie taki rachunek sumienia. Jak nie mam książeczki przed sobą, tekstu jakiegoś, ja sam bardzo często właśnie przygotowuję się, pytając siebie, jakie w tym ostatnim czasie były myśli o Bogu, o człowieku i o sobie. Jakie miałem myśli? Później słowa. Jakie moje słowa były do Boga? Jakie były moje słowa do drugiego człowieka? I co myślałem, co mówiłem o sobie? Jak mówiłem o sobie? Czyny względem Boga, względem drugiego człowieka, względem siebie. Zaniedbania względem Boga, względem drugiego człowieka, rodziny, bliźnich, względem siebie, swojego rozwoju duchowego, swojej wiary, swojego zdrowia, swojego życia. Zobaczcie, bardzo prosta sprawa. Rachunek sumienia z myśli, słów, uczynków, zaniedbań i zawsze w tych trzech kierunkach. Do Boga, do drugiego człowieka i do siebie. Zanurzyć się w Jordanie, wyznając grzechy, to znaczy zanurzyć się w wodzie miłosierdzia, w konfesjonale, w sakramencie pokuty i pojednania. Ale to nie wszystko, bo po spowiedzi święty Jan Chrzciciel mówi, że trzeba coś robić, trzeba żyć ascetycznie. Co to znaczy? To znaczy trzeba wyrzekać się czegoś. Czego? I bardzo mi pomogło pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, gdzie on mówi tak. Niech się podniosą wszystkie doliny. Niech się góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Prostujcie ścieżki dla naszego Pana. Zobaczcie, czy nie jest to właśnie praca nad tymi czterema sprawami. Myślami, słowami, uczynkami i zaniedbaniem. Bo co to jest góra? Góra to jest coś, co jest za dużo w moim życiu. Czego jest za dużo w moim życiu? No głupich myśli, złych myśli, zazdrosnych myśli, chciwych myśli, nienawiści. Tego jest za dużo w moim myśleniu. I co trzeba zrobić? No ściąć tą górę, żeby jej nie było. Czyli to jest praca nad tym, żeby wyrzekać się złych myśli, ale też czyny. Zobaczcie, ile w nas jest pychy, ile w nas jest złych spraw, za dużo tego wszystkiego, za dużo krzywdzimy innych. To trzeba ucinać, żeby nie było tej góry. A co to jest, żeby prostować kręte ścieżki? No to są właśnie nasze słowa, bo my jesteśmy krętaczami. Tak lawirujemy, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Okłamujemy, oszukujemy, kombinujemy. Czasami udajemy, że jesteśmy super, a w ogóle w środku zupełnie coś innego. Obłuda, maski. To jest takie zakłamanie, to jest takie krętactwo w nas. Jak sobie to uświadomię w rachunku sumienia, to ja muszę wyprostować te krętactwa, te kłamstwa, tą obłudę, te maski zdjąć. Czyli nie tylko się wyspowiadać, ale pracować nad tym, być ascetą, jak święty Jan Chrzciciel, wyrzekać się tego. A co to są doliny? To jest coś, czego jest za mało. To są nasze zaniedbania, bo my powinniśmy na przykład o wiele więcej się modlić, a w ogóle tylko się przeżegnamy albo nic. Brakuje modlitwy. Dolina. Trzeba zasypać, czyli trzeba, żeby modlitwy było więcej w moim życiu.
brakuje kontaktu z Panem Bogiem, brakuje rozwoju mojej wiary, w ogóle nic nie robię, żeby chociaż trochę poczytać prasę katolicką, żeby zobaczyć film jakiś wartościowy, żeby się rozwinąć duchowo. To jest dolina, bo brakuje zaniedbania. Albo mam obowiązki do zrobienia w rodzinie, muszę posprzątać, muszę postarać się, żeby wszystko przygotować. Lenistwo kompletne ogarnia mnie, zostawiam potem, to zrobię później. No to jest dolina, bo to powinno być, a tego nie ma, brakuje. Tak jak w dolinie brakuje czegoś, trzeba zasypać, żeby była prosta droga. Zobaczmy, że święty Jan Chrzciciel dzisiaj pokazuje nam, że nie wystarczy przygotować różne świecidełka, prezenty, choinki, tylko przede wszystkim trzeba przygotować nasze serce, no bo tymi świecidełkami serca naszego nie wypełnimy. To tylko na chwilę zabłyśnie i koniec. Natomiast nasze serce musi być wypełnione Bogiem i miłością. Tylko wtedy człowiek jest szczęśliwy, radosny i jest pełen takiej, pełen miłości, pełen życia w sobie Bożego, jest zadowolony z tego, że udało mu się dobrze przeżyć Adwent. Dlatego zachęcam i siebie, i was, każdego, żeby właśnie te słowa: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, góry obniżcie, doliny wypełnijcie, żebyśmy to wzięli jako program naszego życia. Pierwsze, zanurzyć się w Jordanie, czyli w rzece miłosierdzia, w spowiedzi. Dobrze się przygotować. Myśli, słowa, uczynki i zaniedbania. Z tych czterech spraw się wyspowiadać. I później pracować nad tymi czterema sprawami, żeby rugować ze swojego życia złe myśli, żeby starać się rugować to, co złe i niedobre, czyny, krzywdy, żeby wypełniać nasze doliny, czyli nasze zaniedbania pracą, żeby jak najwięcej dobra czynić, wypełniać swoje obowiązki i żeby te krętactwa nasze też wypleniać ze swojego życia. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Amen.